chciałbym na wstępie w imieniu swoim i Rady Gminy podziękować wszystkim mieszkańcom za to, że przyszli na wybory, oddali swój głos. Oczywiście bardzo cieszymy się, że ta frekwencja była 40%. I tu muszę powiedzieć, że w samym Nieporęcie to była prawie 50%, no i ten wynik 96% na nie, to mówi sam za siebie. Myślę, że nasi mieszkańcy jednoznacznie dali wyraz swoim poglądom, że nie chcą być w Mega Warszawie, że są zadowoleni z gminy, z tego co się dzieje, że mają możliwość bezpośredniego dostępu do władz samorządowych, jak również bezpośredni możliwość wpływania na to co się dzieje, na inwestycje, na ośrodki kultury, inne jednostki organizacyjne. To wszystko daje taki jednoznaczny efekt powodzenia i bym powiedział, potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku. Chcę powiedzieć, że pomimo negatywnego stanowiska wcześniejszego Rady Gminy w sprawie przystąpienia do metropolii, uważaliśmy, że jednak jest bardzo ważne, aby wypowiedzieli się nasi mieszkańcy. My oczywiście jesteśmy ich przedstawicielami, ale w tej szczególnej sytuacji, w tak ważnej sprawie jak utworzenie nowego szczebla samorządowego i możliwości ograniczeń kompetencji naszej gminy, niezwykle ważne było stanowisko naszych mieszkańców. I to się udało i za to bardzo serdecznie dziękuję, jestem wdzięczny. Myślę, że to też powoduje, że czujemy się wszyscy bardzo zintegrowani i taką wielką wspólnotą samorządową, że jesteśmy razem i wiemy, co mamy robić. Była informacja jednoznaczna, że projekt idzie do dalszych prac, to po pierwsze. Po drugie, bardzo dobrze była nam znana, chociażby ze środków masowego przekazu, informacja o drugim projekcie ze zmniejszoną liczbą gmin, tych 18 bezpośrednio przylegających do Warszawy i w każdym z tych projektów znajdowała się gmina Nieporęt. Więc po pierwsze, chcemy i uważaliśmy, że powinniśmy się odpowiednio wcześniej wypowiedzieć, a przede wszystkim usłyszeć głos naszych mieszkańców, żeby później nie mieć takich zarzutów, jak na przykład przy zbieraniu głosów do referendum w sprawie oświatowej, gdzie dzisiaj mówi się o tym, że to jest zbyt późno i właściwie referendum jest bezprzedmiotowe. Myślę, że tu właśnie jeszcze element promocyjny gminy Nieporęt. Myślę, że funkcjonujemy już w obiegu krajowym, więc promocja naszej gminy jest bardzo duża, natomiast to nie są wcale takie duże pieniądze. Poza tym demokracja nieraz kosztuje i myślę, że to jest ważniejsze, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się. A poza tym znaczna część tych środków trafia również do naszych mieszkańców. Umówmy się, że komisje, bo tu znaczna część tych środków idzie dla członków komisji, to są nasi mieszkańcy, więc to pozostaje w naszej gminie. Wydaje mi się, że projektodawcy ustaw powinni to brać pod uwagę. Nie wydaje mi się, żeby głos ważnego referendum nie był wzięty pod uwagę. W ogóle uważam, że daje to czas na przygotowywanie się do innej struktury projektu, czy innych zapisów projektu, bo tutaj jest też zdecydowany sprzeciw przeciwko obligatoryjnej przynależności, a my możemy rozmawiać na zasadzie porozumień, prawda? Podobnie zresztą powoływałem się na to już, jak to było z Metropolią Śląską, przyjęta ustawa przez obecny rząd, gdzie jest to na zasadzie dobrowolności i są określone również finanse, jakie trzeba włożyć po to, żeby znaleźć się w metropolii śląskiej. Tego tu zabrakło. Niezależnie od tego chciałbym powiedzieć, że przez te 25 lat wypracowaliśmy sobie charakter gminy rekreacyjno-wypoczynkowej. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie nie dopuszczamy zabudowy wielorodzinnej. I myślę, że większość mieszkańców nie chce tego zmieniać. No, zdecydowana większość. Chce mieszkać na wsi i w takim krajobrazie, jak dzisiaj tutaj mamy w gminie Nieporęt.